Hej, cześć, witajcie w Hitman's kolejnym odcinku serii Randomowo. Dzisiaj zagram sobie grę 440 Side, coś takiego. I to jest intro, którego jeszcze nie widziałem, więc zobaczmy sobie. Okej. No. Jest to bardzo fajna gra. Taka dynamiczna strasznie. Na ultra. Jest to gra. O, mogę pierwszoosobowy tryb włączyć. Ale nie. Dobra. I zaczynajmy. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo ta gra jest głośna. No ale. Dobra. Tak się zaczyna. Możemy włączyć takie tryby, wtedy szybciej możemy biec i inne. To przyspieszamy, skaczemy i wszystko. Grę można przejść w około 27 minut, mi się udało, więc przejdziemy ją sobie w tyle. Czyli na całym odcinku ją przejdziemy. Spróbujemy jak najmniej razy zginąć. Niech jakaś osoba policzy, ile razy zginąłem, to pozdrowi ją na kolejnym odcinku. Dobra. Widzicie, dlatego się przydaje, bo ja tako nie widać. A tako widzicie, od razu widać inne rzeczy. I to pomaga nam. Dobra. Nigdy mi się nie udaje wylądować i się przekręcić. No ale. No. I to nas na przykład przyspiesza. Potem jeszcze takie się pojawiają rzeczy, które nas spowalniają. W ogóle jak się wczoraj w tą grę o... Czekajcie. Okej, jestem. Więc kontynuujmy. Dobra. Skończyłem, że będą też takie później pułapki, czerwone takie punkty. To chyba zaraz nam je pokażą. No. Trzeba na to uważać, to wtedy można wyłączać, to nam nic wtedy nie zrobi, nie? Na to trzeba uważać, bo to nas zabija. No i tutaj ta gra jest płynna, nie ma przejścia takiego introwego na drugą planszę, tylko od razu przechodzimy biegnąc. Czyli taki flow utrzymujemy, nie? Dzisiaj spróbuję pojechać innymi ścieżkami niż wczoraj biegłem. Bo pierwszy w nocy jak zacząłem grać, tak mówię, ciekawe ile minut zajmuje przejście tej gry. Mówię, kurde, jak długo to nie będę długo grał. Patrzę, pół godziny później, okej, gra skończona. I fajna coś mi się spodobała. Trzeba tu mieć dobrą reakcję czasem też. Dobra. No, przeszliśmy tą arenę. Teraz biegniemy na kolejną. Tu gdzie jest moja kamerka, to liczy w ogóle czas. O Jezu. Ale... Czasem nie ogarniam nawet. Choć już pamiętam te mapy, nie? Fajna muzyka jest, nie? Ta w stylu, kurde, Hotline Miami. Choć Hotline Miami tak ma najlepszą muzykę w grach. To ta jest troszeczkę podobna, też taki dubstep, jak to był w Hotline Miami. Taki elektro, nie? Kolory fajne. I nie wiem, myślę nad tym, czy zrobić serię z Hotline Miami 2 i z Hotline Miami 1. Najpierw z jedynki byśmy zrobili, potem z dwójki. Żeby to jakoś było taka, wiecie, wszystkie części. Jeżeli chcecie, to oczywiście napiszcie na pod tym filmem w komentarzu. Bo... No, chcę z jakiejś takiej trudnej gry, ale to naprawdę trudnej, zrobić serię. Na Hotline Miami jest strasznie trudne. Dobra. Dobra. No. Więc to czasem się wyłącza i się od razu trzeba włączać, nie? Żeby ten flow mieć na to. No. Fajne to naprawdę są niektóre przejścia. Dobra.
Jeszcze lepszy czas teraz ustalam, bo wcześniej ginąłem i wszystko. Bo na pierwszej planszy kilka razy zdechłem. No bo nie umiałem, nie? Tak myślałem, o co chodzi w tej grze. Bo jest całkiem trudno, nie? No, tu trzeba na przykład spowalniać. No nie! Dzisiaj przeżyłem. Ale harcik. Okej. Dobra, można biec. Dobra. Teraz tu. Sorry, jak czasem nie będę się odzywał, ale się skupiam po prostu. Jej. W jednym poziomie jest taki trudny moment, że nie ogarniałem go, powtarzałem go kilka razy, nie? Taki kurde mindfuck totalny na nim był. Nie wiem, czy teraz uda mi się to dobrze zrobić, ten moment, bo nie pamiętam za bardzo, no ale chyba może się uda. Według mnie taka gra powinna być w wersji płatnej i w pudełkowej, na edycja kolekcjonerska, z taką figurką, co by się na przykład świeciła, nie? No i tu trzeba było na przykład skoczyć, bo nie było tego. I tu na przykład samemu trzeba skoczyć, nie? Nie wiecie, jak gra was troluje, nie? Gdzie powinno być właśnie te fioletowe, a tam nic nie ma. Jehu! Yahoo! Zremiksuj mnie! Jej! Szabla, bla, 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 bla. Dobra. I taki znak mnie na przykład ostatnio, jak wczoraj grałem, to mnie taki znak uratował, nie? Już prawie byłem martwy, już spadałem. Na drugą stronę prawie spadłem. I wpadłem na ten znak i kurde mnie uratował. Takie było fajne to, że czasem na głupi znak wpadniesz, który cię uratuje, nie? Więc jeżeli zachęciłem was tym filmem do tej gry, stawcie łapkę w górę i pobierzcie sobie też tą grę. Przejdźcie ją. No i widzicie, nie doskoczyłem. No. Stawcie łapkę w górę. Komentarz. Sobie sami ściągnijcie tą grę, bo bardzo fajna. Dużo ludzi właśnie na dużo punktów ocenia. Bo ja już sobie tak, bo wiecie, głównie w serii randomą pokazuję wam darmowe gry. To tak mówię, a sprawdzę, może jakąś grę do randomowo sobie znajdę. I właśnie przelatywałem po wielu grach i zobaczyłem tą, obrałem i nie grałem w ogóle w nią. I ją chyba z miesiąc już miałem na dysku. I tak wczoraj usiadłem, mówię, a może zagram. I właśnie mi się spodobało, mówię, no to jutro rano od razu. Dzisiaj już nie ma rano, ale mówię, jutro nagram odcinek z tej gry, nie? Bo i tak dawno nie było randomowo. Aż nie wiem, który to odcinek randomowo to jest. Bo ja nie ogarniam tych odcinków randomowo. Ile to już tych odcinków jest? Okej. Tych nie ma. Szybko! O Jezus, zapomniałem. A czy tą grę chyba będą jeszcze ulepszać, jak widziałem? Fajnie! Jakby wyszła w takiej wersji full, nie? Kilku godzin na przykład z fabułą, na przykład misja, dostań się do tego miejsca, dodaliby na przykład jeszcze tryb strzelania. Szmak, już wymyślam. No ale strzelanie takim na przykład neonami, nie? Misje, tam jakiś boss by był na koniec, z którym by było trzeba jakoś tak
specjalnie walczyć. Bo trzeba na przykład uciekać, takie inne rzeczy. Nie pogardziłbym. I właśnie jak mówiłem, gdyby była na przykład edycja kolekcjonerska, to by było bardzo fajne. Jeszcze z około stało nam, jak widzę, 17-20 minut gry. Dobra. Mac Chicken Nuggets. Dobra. W ogóle jak nie widzieliście filmiku, w którym mówię o konkursie Hitmana Absolution, to tutaj się powinien gdzieś na ekranie tu gdzieś wyświetlić link do tego filmu. Konkurs trwa do 10 maja, więc już macie jeszcze trochę czasu. A chodzi o to, żeby najlepszy fanart wygra Hitmana Absolution, a drugi najlepszy będzie mógł ze mną nagrać odcinek. Więc bierzcie udział. Możecie kilka fanartów wysłać, jak tam chcecie. No. Więc bierzcie udział. Im więcej osób, tym częściej będę robił konkursy. Jego więcej osób będzie brało udział. Dobra. Dobra, teraz tu pobiegnę. Dobra. Jezu! Ło! Najsik. Ojś! Dejmy. Son. Tamto nie zdążyło się zrobić czerwone, ja zdążyłem już uciec z tego. Dobra. Yes, chicken nuggets. Co każdy poziom jest inna. Muzyka i chyba jest tu chyba 15 poziomów, coś takiego. 15, 17 czy 18. Coś takiego. Głównie też gry darmowe pobieram po to, żeby trofea zbierać. Są fajne. To jest znowu listę, patrzcie. Uiii, bum. A. Buu, lecę. Ja latam. Musiałem spaść. Okej. O, już poziom ukończony, nie? Szybko idzie. Jeden poziom idzie w minutę. Jeden chyba taki poziom będzie, co 2 minuty robiłem. Ale teraz pewnie go zrobię szybciej. Dobra. Myślałem, że tych fioletowych nie będzie, tych, co mnie odrzucają. A pamiętam ten moment. Sfailowałem go. A teraz nie sfailowałem. Okej. Yes, kolejny poziom ukończony. Dobijmy pod tym odcinkiem 16 łapek.
Przecinki wygania. My head though. Nie, no naprawdę, jakby muzyka podwalona z tego, z Hotline Miami. To tak totalnie. No ale myślę, że ludzie, co robili tą grę, nie podkradali muzy z Hotline Miami. Znaczy pewnie nie. Na pewno nie. Bo Hotline Miami nie miało tych piosenek. No ale ja lubię taką muzykę w grach. Taka, wiecie, energetyzująca. Jeszcze gra na przykład jest właśnie taka. Neony, wszystko takie te. To w ogóle fajnie wszystko wygląda. O, 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 o. O, luju. Dobra. Chciałem. No i to jest chyba ten poziom, co z takim failem mi wyszedł. Bo tutaj już prowadzę 81 sekund tą rundę. Dobra. Yahoo. Yahoo. Produkcję. Okej. No to chyba ten poziom. To już 2 minuty go robię. Ja robię poziom 2 minuty, to coś ze mną jest źle. Albo po prostu pobiegłem inną drogą. No bo ostatnim razem jak grałem, to nie pamiętam o luju tej drogi. No. Inną drogą przyszłem. Dobra. No to odcinek będzie miał gdzieś tak do... What? Dobra. Po prostu tu było trzeba. Boom. I taki znak mnie uratował. Dobra. Run forest. Run. Olojuszu. No od nowa, no. Mama was chyba nie kocha. Luju. Okej. To jest źle idzie. Ej! Tu się zatrzymujesz. Oluju! Oluju! Ile tych jest, co? Daj, god damn it. Dobra. Luju, 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 luju. Tu.
O, Lucjusz! To nie miało być tak. Kobieto, źle pobiegłaś. Jak? Kto sobą steruje? Chyba nie ja. Oj, teraz skok zrobiła, no. Właśnie mówię, czemu nie ma tego takiego przewrotu? Luju, 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 luju. O luju. A. O luju. Czasem nie ogarniam, gdzie mam biec. Luju. Uhu. My w ogóle ratujemy internet, nie? No. Więc ten filmik na pewno będzie na YouTubie. Bo muszę uratować internet. Jupika jej, motherfucker. No luju! O, to jest ten moment, to jest ten głupi moment. Dobra. Chyba teraz to dobrze pójdzie. Dobra, chyba tak, chyba dobrze. Nie! Luju! Właśnie mówiłem, z tym momentem miałem problem. Lekko za daleko poleci się od razu fail, nie? Jupika jej, kolejny fail. Mogę to przejść wreszcie? Lujanie! Ameno! Czemu? Jezu! To za głupie! Dobra. O, teraz zaleciałeś, no gratulacje. Wow. Koniec gry, koniec gry. Hada, you did it. I'm so glad you're okay. I'm fine, but other servers are still offline. Gather everyone you can, everywhere going to need a help we can get. Okej, okay, więc to na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do innych serii Mówi dla Smart, pozdrawiam was serdecznie i na razie.